Giga mocna aktualizacja właśnie weszła do Fortnite, a wraz z nią mega duży event wielkanocny, masa fajnych rzeczy, darmowe przedmioty jak skiny, malowania, kill-offy, lotnie i wiele innych rzeczy i krok po kroku dzisiaj powiem Ci, co weszło i jak to wszystko odebrać, byś niczego nie przegapił, ale na początek łapka w górę, wbijamy 100 tysięcy subów, więc wal subika, giga dziękuję jeśli masz, bo live odcinki na YouTubie i Twitchu codziennie oczywiście, więc wbijajcie i wpisz kod SEIKAM w sklepie, bo będą fajne OG skiny wracały do sklepu i fajnie jakbyś kupił je z moim kodem, dziękuję jeśli masz mój kod, jesteś super, a my lecimy z tematem, socjale w opisie, ale pierwsze o czym powiemy to oczywiście powrót OG zakładki podczas dzisiejszej aktualizacji o 10 rano, która odbyła się właśnie z rana i już możemy ją pobierać. Zawiera ona około 7 giga contentu, więc jest dosyć duża. Weszła specjalna zakładka do Fortnite'a, która na pewno ucieszy wiele graczy. Jest to zakładka z OG rzeczami. Tak, są to rzeczy, których nie było aż rok w Fortnite'ie, a niektórych nawet dłużej. Tą zakładkę już kiedyś mieliśmy i dokładnie działała ona w ten sposób, że zawierała ona tylko rzeczy, których nie było właśnie albo rok, albo nawet dłużej. Czasami znajdowały się tam rzeczy, których nie było nawet 1000 dni i tam wchodziły różne skiny i nie były to tylko takie zwykłe, najgorsze skiny OG, tylko naprawdę fajne rzeczy, więc prawdopodobnie Epic przygotuje teraz masę fajnych rzeczy, które będziecie mogli kupić z kodem SEIKAMSTAR i co ciekawe, jutro przygotuję dla Was dokładny materiał, jakie skiny wrócą, także subujcie kanał, bo jutro wlatuje mega mocny odcinek, żebyście wiedzieli na co powodu szykować. Druga sprawa to oczywiście przywrócenie skinów wielkanocnych, to jest już pewne, że wszystkie skiny wielkanocne wrócą zaraz do Fortnite'a, dzisiaj ich jeszcze nie ma, ale już na dniach będą one i będziecie mogli je kupić i przypominam, że te skiny wracają tylko raz do roku, także będziecie mogli je kupić, bo naprawdę wyglądają one zarąbiście i rzadko wracają, więc giga polecam, szczególnie na przykład Panią Króliczkę czy tego typu skiny, bo jest to zawsze fajna pamiątka, a event jest naprawdę duży, więc też fajnie się w niego wczuć. A odnośnie samego eventu, no to właśnie już wystartował event Wielkanocy i przyniósł on nam giga do rzeczy i co ciekawe, chyba pierwszy raz od dawna mamy oficjalny zwiastun, który wygląda właśnie tak, jak mamy na zwiastunie, zapowiedź dokładnie wszystkiego praktycznie, co weszło w tym update'cie i jest naprawdę fajnie zrobione, już Wam mówię, pierwsza rzecz, która się pojawiła, to trzy nowe style kurczaków, kurczaki teraz będą zmienione na mapie i każdy kurczak będzie mógł dawać jajko i jajka. Będą o tyle ciekawe, że będą różne efekty właśnie posiadały, w zależności jaki to kurczak będzie. Będziemy mieli zwykłe jajka, które będą leczyły tak jak właśnie mieliśmy je co roku. Drugie jajka będą dawały skoko skały, czyli po prostu będziecie mieli zero grawitacji i będziecie mogli mega wysoko skakać. A trzecie jajko jest mega ciekawe, bo daje Wam złoto po podniesieniu ich. Nie możecie ich używać ani ich zjeść, tylko możecie po prostu sobie je wykorzystać i odebrać złoto, więc jest to mega mocne. No i oczywiście fajnie sobie to ogarnąć. Do tego również do gry weszły zadania, które dają giga fajne rzeczy, ale o tym Wam zaraz powiem i jak wszystko krok po kroku odebrać. Do gry również weszły jeszcze specjalne skiny, które możecie odebrać już dzisiaj. Jest to łącznie aż 15 skinów, które są totalnie za friko i żeby je zdobyć musicie porobić specjalne questy. A jakie to są questy i jakie skiny możecie odebrać? Skiny są do dokładnej specjalne style, które mają trzy różne warianty. Pierwszy wariant jest to zielony z takim właśnie pulsacyjnym jakby stylem, drugi jest to niebieski i jest to też cały duży motyw i trzeci, czyli najlepszy, czyli złoty. Szczerze, te skiny i style wyglądają całkiem spoko i macie je już zgarniać. Weszły one podczas dzisiejszego update'u i w sumie jakiś czas temu już to zapowiadałem, że one pojawią się w Fortnite, a jak dokładnie macie zdobyć i jakie skiny je mają. Skiny w większości są oczywiście skinami karnetowymi i żeby je zdobyć macie sobie po prostu wykonywać proste questy i wbijać level. Najłatwiej będzie to zrobić na trybie kreatywnym bądź właśnie z zadaniami, bo jedyne co musisz robić to wbijać levele. Jeśli masz wysoki level, około 150, to po prostu co 5 leveli będziesz otrzymywał dodatkowo jeden skinek, więc jest to giga fajne, no bo 5 leveli kosztuje cię właśnie kolejny skin i masz ich łącznie aż 15. Oczywiście wszystkie skiny są do zdobycia na max 200 levelu, więc jeśli wbierz 200 level, to już się o nic nie martwisz i wszystko masz odebrane i warto to odebrać, bo te skiny będą tylko w tym sonie i są to oczywiście takie sekretne dodatkowe style, które można zdobyć, ale to ciekawe, w tym sonie gracze rekordowo szybko wbijają levele, bo większość osób ma już około 50 bądź 60 levela, a niektórzy nawet setkę, więc te style również zgadza się giga szybko i generalnie polecam Wam expić na trybie creative. Ja co inny z widzami gram kreatywy na moich live'ach, więc macie wbijać i followować Twitcha i YouTube'a, żeby tego nie przegapić. Druga kwestia to dwa darmowe skiny, a właściwie też style, które pojawiły się po dzisiejszej aktualizacji. Te skiny są dostępne dla osób, które już posiadają pewne skiny i dokładnie chodzi tutaj o dwa skiny, które są giga popularne, więc dużo osób może się ucieszyć. Jedno co musi zrobić, żeby to odebrać, oczywiście zalogować się do gry i dodatkowe style są do skina ogniskowej, czyli tej takiej ziomeczki właśnie, co ma bandaż na głowie i takie jedno oko. Jest oczywiście ta pani ninja za 1200 fałdolców i ma ona taki mega ładny czarny styl, cały skin jest teraz na czarno i oczywiście dostajecie go totalnie z Afriko, nie musicie nic kupować. Jedne co, oczywiście wbijacie sobie do gry i powinien Wam wyskoczyć ten skin, jeśli komuś nie wyskoczył. Oczywiście ogniskową ma, to wbij sobie do szafki i tam w edycji styli oczywiście będziesz je miał, także jest to free rzeczy i warto sobie zgarnąć, szczególnie, że ten skin wygląda zarąbiście, a drugi skin, który otrzymał dodatkowy styl, więc Epic tej aktualizacji mega poszalało, jest oczywiście Sagana, czyli taka ziomeczka, która kosztuje 800 fałdolców. Jest to trochę dziwne, że takie tanie skiny otrzymują w style, a jest to ten skin zimowy takiej ziomeczki z czapeczką i w tym momencie jest ona zrobiona totalnie na Wielkanoc, więc również te oba skiny niedługo powrócą. Jest ona taka totalnie cała różowa,
no właśnie trochę wygląda jak jajko wielkanocne, więc jest giga śmieszne i skiny będziecie mogli kupić niedługo z kodem SAYCAMPER, bo powinny na dniach się pojawić, a są one fajne, więc warto sobie je zgarnąć, szczególnie teraz są jeszcze bardziej opłacalne. Kolejna rzecz to oczywiście dodatkowe zadania, które każdy gracz może już dzisiaj wykonać. Są to zadania, za które otrzymasz cały pakiet przedmiotów totalnie za friko i są to rzeczy wielkanocne i tak jak wam ostatnio mówiłem na odcinku, te rzeczy miały się pojawić i są, bo są one co roku, oczywiście są to totalnie nowe rzeczy i będą one tylko w tym evencie, już nigdy nie powrócą do Fortnite'a i trzeba zrobić specjalne zadania. Zadań będzie dosyć dużo, bo około 12 i będzie musieli sobie je wykonywać, a rzeczy, które możesz zdobyć są następujące. Jest to lotnia, jest to specjalny młotek, czyli kilof, który wygląda zarąbiście i też wszystko jest w tym motywie właśnie takiego jajka, czyli takich kolorowych rzeczy, trochę różowych, trochę jasnych kolorów. Do tego mamy jeszcze emotkę, mamy plecak, graffiti i ekran wczytywania i z tego co likerzy informują, mogą być jeszcze sekretne dodatkowe nagrody, które nie są tutaj zawarte, jakieś właśnie dodatkowe i może się to faktycznie wydarzyć, ale i tak te nagrody są gigamocne i polecam wam je odebrać, bo jeśli byłyby one w sklepie, kosztowałoby to kilka tysięcy fałdolców i zadania. Granie są giga proste, bo są to rzeczy, które musi robić w grze i oczywiście macie je już dostępne w zakładce wyzwania, więc wystarczy zalogować się do gry, wybrać zadania i tam sobie je wykonywać. Oczywiście mapkę macie i są one turbo proste, więc szybko je zrobicie, a dodatkowo również te zadania dają wam jeszcze expa, więc szybciej macie bić wasz karny bojowy, no i w sumie sekretne dodatkowe skiny, które dzisiaj właśnie weszły. Z ważnych rzeczy do gry jeszcze weszła nowa broń, czyli oczywiście granatnik jajeczny, czyli granatnik, który strzela cały czas jajkami, wielkanosy i też macie spotkać go już podczas gry. I co ciekawe, jest to ten granatnik, który wraca w sumie co roku, tak troszkę OG, bo był on kiedyś na początku Fortnite, jest on podobny na przykład do śnieżko granatnika, który zawsze jest właśnie na zimę, tylko teraz strzela właśnie jajkami i również do gry ma trafić jeszcze jeden pistolet, który w tym momencie nie jest chyba jeszcze dostępny, ale może on niedługo zostać włączony, także pamiętajmy o tym, że Fortnite co jakiś czas właśnie robi update'y właśnie bez pobierania i wtedy mógł być on dostępny, ale również jeszcze jedna rzecz weszła do gry, jest to OG pompa ładowana. Jeśli chcecie ją zdobyć, musicie wykorzystać specjalnego perka, który daje wam właśnie pompę ciśnieniową, jak i również daje wam flinta, czyli dwie OG rzeczy powróciły do Fortnite'a i możecie już z nich korzystać. Nie wiem, czy ona leci normalnie, chyba nie. Z tego co na razie wiadomo, ma być ona tylko i wyłącznie z perków, więc warto sobie te perki odbierać i taki perk mieliśmy już kiedyś, tylko że z innymi brońmi. I też jeszcze na pewno zapytasz mnie, Kamstar, a co z Erenem, który też miał wejść podczas aktualizacji. Niestety Erna obecnie nie dostaliśmy i nie wiadomo dokładnie kiedy on się pojawi. Jest to oczywiście sekretny skin karnetowy i żeby go zdobyć, będziesz musiał też zrobić specjalne zadania i oczywiście posiadać karnet i będzie tam około chyba 8 czy 9 darmowych rzeczy wraz oczywiście z skinem. W tym momencie niestety nie wiadomo kiedy on się pojawi. Obstawiam, że może albo w kolejnym update'cie, albo niedługo Fortnite nam ogłosi kiedy będzie do zdobycia, bo skin musi być oczywiście do zdobycia w tym sezonie, a sezon potrwa jeszcze około 2 miesiące, więc aż tak dużo czasu nie ma, więc może jakieś 2-3-4 tygodnie i faktycznie by on się pojawił. Do tego również otrzymaliśmy jeszcze dodatkowe 4 skiny, które mają wejść teraz do Fortnite'a i co ciekawe, nie są to skiny typowo wielkanocne i takich typowych skinów mamy chyba 2-3, więc dosyć mało. I dodatkowo mamy skiny w motywie koronki. Jeśli ktoś kojarzy koronkę, to jest ta śmieszna ziomeczka pomalowana właśnie na twarzy wraz z takim dziwnym troszkę ubiorem i te skiny będą również do zgarnięcia w Fortnite i w tym momencie nie wiadomo, czy będziecie je kupować normalnie, czy może w jakichś pakietach, czy jak to będzie dokładnie wyglądało i też nie wiadomo, czy pojawi się jakiś turniej o skina. Fajnie jakby Fortnite coś zorganizował, bo przypomnę wam, że w poprzednich latach no właśnie najczęściej mieliśmy darmowe przedmioty za udział właśnie w eventach typu turniej i również teraz mógł się pojawić taki turniej w Fortnite, jakiegoś skina wielkanocnego wraz z gwarantowaną nagrodą, bo często jak były te turnieje, to mieliśmy wtedy jakieś nagrody za sam udział, czyli za wbicie 8 punktów, a za jedną grę i tak otrzymywaliśmy około 30 punktów za wygranie, więc w sumie wystarczyło 10-15 minut i taką nagrodę mieliście. Jeśli coś się takiego pojawi, to dam wam znać, także śledźcie kanał, subujcie go, żeby tego nie przegapić, bo turnieje są gigamocne i może coś Fortnite fajnego wymyśli, ale również obstawiam, że pojawi się na dniach jeszcze więcej eventów, no bo oczywiście nadchodzą święta i Fortnite będzie chciał coś mocnego wymyślić, może event Reaper Friend właśnie z Liskiem, czy Reboot Rally z darmowymi 4 nagrodami i parasolkami. Wszystko nadchodzi, ale na początek pamiętajcie, subi, kopeczka w górę, kodzik SAYCAMPER w sklepie, wbijać na wczorajszy materiał albo na materiał z szafki, gdzie pokazałem całą moją szafkę i wbijać na dzisiejszy live na YouTube i Twitchu. Trzymajcie się, siema!